oddziału chirurgicznego w Wojskim Szpitalu. I czy są zamierzenia, żeby poprawić przebywanie pacjentów na tym oddziale? Gdyż uważam, że ten oddział chirurgiczny w porównaniu do innych oddziałów Wojskiego Szpitala Powiatowego no odstaje, proszę Państwa, pod względem małej ilości miejsc na tym oddziale. Pacjenci przebywają tam na korytarzach, sale są kilkuosobowe, nie ma izolatek. Osoby, które są powiedzmy ortopedycznie, przebywają na tych samych pomieszczeniach, gdzie są osoby o innych powikłaniach, to zagraża, proszę Państwa, że bakterie, które są, niepowinite osoby, które są ortopedycznie, przebywać na tym oddziale wspólnie z, tak jak mówię, z innymi chorymi. Także chciałbym się dowiedzieć, czy jest możliwość, że w najbliższym czasie ta sytuacja na tym oddziale chirurgicznym się poprawi. Powiem Państwu tylko, jak wygląda oddział chirurgii na co dzień. Więc ilość zwożonych mieszkańców Bochni i okolicy w stanie upojenia alkoholowego i urazów na tle upojenia alkoholowego jest ogromna. Są dni, kiedy na oddziale ratunkowym przebywa 4 do 5 panów, bo to 99% to jest panów. Ostatnio jeden z nich zdemolował nam część oddziału ratunkowego, bo wybijał szyby. Natomiast częściej, którzy mają poważniejsze urazy, są przyjmowane do oddziału chirurgicznego. Ci panowie leżą na korytarzu, ponieważ położenie ich na sali zagraża bezpieczeństwu pacjentów leżących po operacji. Część z tych panów jest już są w stanie również delirium rozpoczynającego się w godzinach nocnych. Ostatnio jeden z panów w stanie delirium pobił lekarza. I to lekarza oddziału wewnętrznego, rozwalając również stołem dwie ściany w oddziale wewnętrznym. Tak wygląda specyfika oddziału chirurgicznego, częściowo również interna, bo część z tych panów po zasłabnięciu ma dolegliwości po wypiciu alkoholu, ma dolegliwości również kardiologicznej, musimy ich hospitalizować. Ostatni z panów z ubiegłego tygodnia miał 4,7 promila alkoholu. Doszło do niego do zatrzymania gwałtownego oddychania, porażenia ośrodka oddechowego, a żona tego małżonka powiedziała do nas z wrzaskiem, że jesteśmy mordercami. Ponieważ dla 4 promila alkoholu to jest w ogóle nic. Każdy je ma. To cytuję. Ten pan z delirium został odwieziony po 5 godzinach walki z pacjentem do Kobierzyna. Asyście 4 ratowników ściągniętych spod telefonu, bo nie dało się inaczej. I tak wygląda nasze życie popołudniowo-nocne. Proszę Państwa, ja pracuję bardzo długo i ta ilość alkoholu pijanych i rozjuszonych mieszkańców powiatu pochońskiego narasta. Nie ma w zasadzie w tej chwili dnia, którym nie gościlibyśmy wątpliwej, z wątpliwą przyjemnością tych panów. Natomiast odnośnie oddziału ortopedycznego mamy podpisaną umowę z funduszem na ten rok na utworzenie pododdziału ortopedii. Mamy w tej chwili zatrudnionych 5 ortopedów, którzy operują już 3 razy w tygodniu i remont oddziału ortopedycznego od byłego oddziału położniczego dla oddziału tego pododdziału ortopedii. Tylko najpierw musimy skończyć oddział opiekuńczo-leczniczy. On jest już w tej chwili przygotowany do odbioru, tylko sanepid wojewódzki nam odbierze ten oddział. I zgłaszamy, jak konkurs będzie ogłoszony i myślę, że to powinno być w miarę szybko, może dojdzie do otwarcia oddziału opiekuńczo-leczniczego. I wtedy zresztą te prace remontowe na byłym oddziale położniczym się już rozpoczęły. Kwestia ukończenia. Później tam warunki się diametralnie zmienią, bo na tych oddziałach, na tym oddziale byłym położniczym będzie oddział pod oddział ortopedii. Tam już będą leżeć tylko pacjenci ortopedyczni. No myślę, że nie połowa tego. Myślę, że okres wakacyjny, to już będzie realny. Jeżeli
chodzi o ortopedię. Natomiast operacje ortopedyczne zaczynamy robić bardzo, powiedziałabym, już skomplikowane. Mamy świetnych ortopedów z Krakowa. Dzisiaj jest już po piątej ortopedii zatrudniony. Dzisiaj pełni właśnie zaczynamy operować całą wagę. Także to na pewno nie zmieni, tylko nie ulegnie zmianie charakter pacjentów, którzy są na chirurgii i współczuję innym pacjentom leżącym, że muszą słuchać mówiącym wrzasków. Tak, również współczuję pacjentom oddziału internistycznego, tego, że są noce, których się nie da w ogóle spać. Pani dobrze też wie, że jest taka sytuacja, że na korytarzach leży, tak jak pani mówi, ta osoba, która jest pod wpływem alkoholu, co musi być przyjęta, i dziecko, które jest złamane, bo tego nie ma miejsca. No i proszę państwa, to jest koszt. Nie to przyjemność, by 3 dni mieć na tym obszarze chirurgii. Dlatego tu widzę, jak to wygląda, proszę państwa. Także no to jest. Ja się bardzo koszta. Cieszę. Ja się bardzo cieszę, że pan powiem nad tym problemem. I oczywiście mam nadzieję, że jeżeli pan jest radnym Rady Miasta, to mam nadzieję, że możemy liczyć na pomoc przy remoncie oddziału położniczego na potrzeby oddziału ortopedii. Każdy proszę nam się przyda. Proszę państwa, ja już, my jesteśmy, akurat tak się złożyło, że pan starosta się oddał też głos, ale tak się złożyło ostatnio z panem przewodniczącym Komisji Zdrowia. Pan przewodniczący kiwa głową, potwierdza, tak? Że tak było, byliśmy na spotkaniu z panem dyrektorem. Tak, całkowicie potwierdzam to, co pani dyrektor była uprzejma powiedzieć. Sytuacja tak wygląda w naszym szpitalu, jak to pani dyrektor przedstawiła. Natomiast pan dyrektor oprowadził nas po byłym oddziale również położniczym, gdzie widzieliśmy już się rozpoczynają pracę i ten oddział będzie oddziałem ortopedycznym i ta sytuacja na chirurgii się rozładuje. Proszę państwa, ja myślę, że inwestycje zarządu powiatu i całej rady decyzja z tamtej kadencji, one uwolniły przestrzeń lokalową tak naprawdę w tym momencie, w których można realizować pewne rzeczy, bo tam, gdzie jest ginekologia i położnictwo, będzie można zrobić z prawdziwego zdarzenia oddział ortopedyczny. Już funkcjonuje poradnia ortopedyczna, którą też pokazał Hormon, czy jest teraz to poradnia ortopedyczna. Ja myślę, że nie jest tajemnicą, ja nie ukrywam, też w kampanii o tym mówiliśmy, jako nasza wspólna sprawa, że ta chirurgia między innymi z powodów lokalowych nie ma możliwości w pełni rozwinąć swoich skrzydeł, mówiąc najogólniej. Mam nadzieję, że skrzydła w pełni będzie mogła rozwinąć teraz. Pan dyrektor szpitala mówił właśnie o tym, że ta ortopedia, oczywiście to będzie układ w kierunku powiatu i kwestia środków finansowych na to wszystko, bo jest jeszcze temat bez pomocy powiatu i środków finansowych. Pani dyrektor chyba ta ortopedia nie ruszy, więc zobaczymy, jakie będą środki, jakie będą możliwości. Natomiast od razu, jak tu jesteśmy w punkcie wniosku świadczenia radnych, jak państwo, ja uważam, że należy rozważyć, to jest mój wniosek w tym momencie, ale to też to mówię jeszcze pisemnie do rządu powiatu. Bardzo bym prosił zarząd powiatu o rozeznanie możliwości porozumienia w kwestii międzypowiatowej izby wyczerpień. Dla dwóch powiatów, nie wiem, bo tu jest kwestia taka, no jeżeli to nie dotyczy tylko oddziałów, z tego co ja z kolei od różnych pielęgniarek i lekarzy wiem, ale na przykład jeżeli oddział ratunkowy w sobotę i niedzielę zamienia się, mówiąc krótko, no tam się po prostu, ja byłem raz świadkiem sytuacji, gdzie właśnie po prostu pan był związywany na łóżku, agresja słowna, agresja fizyczna, policja pana przywiozła, za 15 minut była po raz kolejny wzywana, no a obok leży pacjent podejrzany o załam na przykład. W tej sytuacji myślę, że chciałbym, żeby rozważyć taką sytuację. Nie wiem, jakie są możliwości w tym zakresie, bo na pewno to jest ogromne też dla powiatu, ale gdyby położyć takie przedsięwzięcie, no to odciąża wówczas